sympatyczni. Są policjanci. Do nas, a co mają do nas? Ale wypić sobie nie pozwolą, nie? No tam jedną butelkę wypiliśmy. Gdzie są młodzi? Gdzie, to nie jest powód, proszę ciebie, do naszych wieku, do sytuacji. Tak zwana kontemplacja duchowa następuje. Jak mówił Janek Kimil z Bach. A ty znałeś Janka i Maklachiewicza? No to widzisz, to ty nie znałeś, bo tam nie wiesz w ogóle o co chodzi. To gdzie to no, starsi ludzie poważnej klasy, a to byli najwspanialsi, jedni ze wspanialszych aktorów. Gdzie są młodzi ludzie? Młodymi ludźmi to nie ma rozmowy. No tamtymi na przykład. To rozmawia z młodymi, ale z zawodowcami. A z tym? Hip-hopowiec, to jest hip-hopowiec. Wiesz jaka jest różnica między zawodowcem a amatorem? Wiesz jaka jest? Jeden to lubi, drugi to umie. A on mnie tu nakręca jakieś numery, wiesz, nieprawdopodobne. Co to jest hip-hop? Dziecinko. A ty w ogóle wiesz co to znaczy basketball? Grałeś kiedyś w życiu basketball? Wspaniała koszykówka polega na tym, żeby ją kontemplować. Tak zwana sublimacja duchowa. Jak Tomek Stańko mi mówił, że to mówi Włodek, mówi, chodź mój koniaczku się napij, a zaczniemy potem rozmawiać. Słuchaj, trzech ludzi było najwybitniejszymi ludźmi na świecie. Wiesz kto? No nie wiem kto. Stevie Wonder, Ray Charles. O, słuchać, nagrywać to. I trzeci? Nie wiem, Michał Burano. Możesz zapytać pana Sylwek, bo gadaliśmy o tym, co mówił ten Cmol, że wiesz, rap to gówno przez te kolory. Stoma. Kto? Ludwik Stoma. Ludwik Stoma, tak, znakomita postać. Bardzo porządna jednostka. Stoma właśnie powiedział, że on gówno śpiewa. Co on pierdoli, to on gówno śpiewa, to on się zna najlepiej. On chyba, wiesz, to jest, musi być sublimacja duchowa zachodzić w człowieku. Jeżeli nie masz sublimacji, jeżeli nie masz tej wrażliwości i nie masz ochoty, to w ogóle zostaw to wszystko. To musi mieć coś, co cię pociąga. Dlaczego o tej godzinie się pije? No się zawsze pije. Co to znaczy o tej godzinie się pije? A co to znaczy się pije? Łyka się cały czas o tym, myślę, że... A powiedz mi, w jakim mieście się nie pije? W Paryżu? W jakich ja nie byłem na świecie, światach? Wszędzie się pije. Czy w Paryżu, czy w Budapeszcie, czy proszę ciebie, czy w Nowym Jorku, czy w Amsterdamie. No powiedz mi, pokaż mi miasto, gdzie się nie pije. No pokaż mi, dzielnicę, gdzie w Warszawie się nie pije. No jesteś taki kozak? Pokaż mi taką dzielnicę, dziecinko, że my 20% dajemy na kulturę. Z mózgu nie spieści, chcę robić użytek. Pamiętaj o tym, nie jestem kurwa ulicznikiem. Jeszcze raz uchwytę, powtarzam, tym razem z wykrzyknikiem. Nie jestem kurwa ulicznikiem.